jeżdżące po owalnym czy w niektórych odmianach krętym torze motocykle, wpadające w zakręty bokami, nie mające w ogóle przednich hamulców. Dla Amerykanów flat track, czy jak mawiają niektórzy dirt track, jest sportem równie rozpoznawalnym i popularnym, co dla Polaków żużel. Właściwie można by rzec, że to po prostu taka amerykańska odmiana naszego żużla. Dawno temu, w początkach tego sportu, wyścigi rozgrywano na torach do wyścigów konnych. Potem zawodnicy przenieśli się na wykoszone na prerii pastrawy, a dopiero później nauczono się przygotowywać specjalne podłoże, które było walcowane i polewane starym olejem silnikowym, co lepiej je zespajało i zapobiegało przed powstawaniem kurzu. Tak na pewno dziś ekolodzy byliby tym faktem zachwyceni. Obecnie oprócz torów z walcowanej gliny mamy też tory z walcowanego wapienia i szutru. Pierwsze kroki na torze flat trackowym najlepiej byłoby pewnie stawiać na jakiejś lekkiej 250. Życie byłoby jednak nudne, gdybyśmy robili wszystko jak należy. Dlatego ja moją pierwszą jazdę na flat tracku odbyłem 750. Dokładnie był to model Harley Davidson XR 750. Nic nie powiem. Kierowca nie ma tutaj do dyspozycji przedniego hamulca. Przed zakrętem musi dość ostro zredukować biegi, co wprowadza tylne koło w kontrolowany uślizg i pozwala ustawić motocykl bokiem. Zakręt jest pokonywany efektownym slajdem, a stopa kierowcy ustawiona po wewnętrznej stronie zakrętu sunie po nawierzchni. Tak, bezpośrednio po nawierzchni. Na podeszwę buta jest nałożona specjalna, ciężka, metalowa nakładka. Zostałem pod kurzem czymś takim. Jak koń. 24. Brzmi dość dziwnie i przerażająco? Tak, bo to jest dziwne i przerażające, ale przy okazji bardzo przyjemne dla kierowcy i widowiskowe dla kibiców. Warto też dodać, że taki styl jazdy jest bardzo, naprawdę bardzo wymagający fizycznie i kondycyjnie. Do it for Poland! For Polish nation! Jestem po pierwszej sesji. Jest równie strasznie, co fajnie. Coś kompletnie nieprawdopodobnego, w ogóle już totalnie nie czuję przyczepności, nie wiem co się dzieje z tym motocyklem, ale myślę, że po paru kółkach zabawa będzie przednia. W błędzie jest ten, kto myśli, że motocykle marki Harley Davidson dopiero ostatnio pojawiły się w sporcie i wyścigach. Dział wyścigowy w amerykańskim Milwaukee powstał już w roku 1914, a Harley przez długie lata dominował w świecie dirt trackowym. Dziś Amerykanie bardzo dbają o rozwój nowych talentów i często sadzają na motocykl dzieciaki już w wieku 4 czy 5 lat. W Polsce sport ten wydaje się na razie ekstremalnie egzotyczny, ale mamy nadzieję, że takie materiały jak ten będą to zmieniać i za jakiś czas również u nas w Polsce powstaną pierwsze rancha na wzór tego, jakie zbudował sobie choćby Valentino Rossi. Liczne zalety trenowania dla flat tracku są nieocenione. Nauka kontroli motocykla w uślizgu, wyczucie przyczepności i zachowań podwozia to wszystko doceniają najlepsi. Na torze flat trackowym regularnie trenują największe gwiazdy MotoGP czy World Superbike. Dla mnie jazda na torze flat trackowym to przede wszystkim dobra zabawa, kurz w zębach, pot na plecach i cały czas banan na twarzy. Do tego jeszcze ta słoma w butach, no właśnie. W tym sporcie bardzo spodobał mi się ten cały amerykański country klimat, leżące dookoła bele słomy, ryczące fałki Harley'a, luźne ciuchy i dużo, dużo śmiechu. To był naprawdę dobry dzień na flat track.